Układ Słoneczny jest pełen tajemniczych obiektów, które pochodzą zewsząd. W październiku 2017 roku naukowcy na Hawajach zauważyli tajemniczą rzecz, którą nazwali Oumuamua. W języku hawajskim oznacza to przybysza z odległej krainy. Podążał po orbicie ucieczki. Dosłownie uciekł przed przyciąganiem grawitacyjnym swojej planety, nigdy nie wracając. Oznaczało to, że ta dziwna rzecz przybyła gdzieś spoza naszego Układu Słonecznego. Istniało mnóstwo teorii na temat tego, co to było. Od zwykłej asteroidy po pozaziemski statek kosmiczny. Naukowcy uważali nawet, że był to kawałek lodu azotowego z planety podobnej do Plutona. Jej dziwny kształt tylko dodawał tajemniczości. Duże zmiany w krzywych blasku pokazują, że obiekt ten może być albo wydłużony jak tuba, albo bardziej płaski jak naleśnik. To coś było niepodobne do niczego, co widzieliśmy wcześniej. Oumuamua nie zachowywała się dokładnie tak jak kometa czy asteroida. Komety są lodowe i tworzą jasne ogony, gdy przechodzą w pobliżu Słońca, podczas gdy asteroidy są w zasadzie tylko skałami i nie tworzą ogonów. Oumuamua nie ma ogona i nie uwalnia gazu, ale nie jest też przeciętną skałą. Jej powierzchnia jest bardzo błyszcząca, prawie jak wypolerowany metal. Kiedy minął Słońce, przyspieszył, jakby miał na sobie rakietę. I to nie grawitacja Słońca dała Oumuamua ten nagły impuls. Naukowcy nie są pewni, co to spowodowało. Czym więc była ta rzecz? Po latach badań naukowcy uważają, że Oumuamua jest prawdopodobnie kometą z zamrożonym wodorem na powierzchni. Wodór ten reagował ze światłem słonecznym, przyspieszając kometę i zmieniając jej tor. Oumuamua prawdopodobnie uzyskała cały ten wodór w wyniku ekspozycji na tony promieni kosmicznych przez długi czas. Otrzymała od nich również ładny czerwony odcień. Oumuamua był przybyszem z młodego, chaotycznego Układu Słonecznego, w którym cały czas dochodzi do kolizji i migracji. Takie układy często wyrzucają wiele małych obiektów. Mógł zostać wypchnięty przez planetę taką jak Jowisz, której grawitacja jest tak niesamowicie silna, że może wyrzucać ogromne obiekty w przestrzeń kosmiczną. To samo dzieje się z kometami. Oumuamua opuściła już nasz Układ Słoneczny, choć podobne obiekty czasami nas odwiedzają, mniej więcej raz w roku. Aby dowiedzieć się więcej o tych tajemniczych gościach, astronomowie planują wysłać sondę w pogoń za Oumuamua. Wykorzystamy orbity Ziemi i Jowisza i wystrzelimy ją na tyle szybko, by dogoniła kometę. Ale niektórzy z niespodziewanych gości zostali nieco dłużej. W październiku 2019 roku należący do NASA kosmiczny teleskop Hubble'a wykonał zdjęcie niebieskawej komety ciągnącej za sobą pył i gaz. Znajdowała się już wtedy w Układzie Słonecznym około 418 milionów kilometrów od Ziemi, gdzieś pomiędzy Marsem a Jowiszem. Widzieliśmy otaczający ją świecący pył, ale nie mogliśmy jeszcze dostrzec jej jądra, ponieważ jest zbyt małe. Cóż, małe jest tutaj względne. Ta rzecz ma około 975 metrów średnicy, co jest jak długość 9 boisk piłkarskich. 20 marca zdjęcia z Hubble'a pokazały, że niewielki fragment komety oderwał się od jądra. Oznacza to, że kometa jest bardzo aktywna, w przeciwieństwie do Oumuamua. Podczas dalszych obserwacji okazało się, że jądro jest luźną mieszanką lodu i cząstek pyłu. Jego powierzchnia jest również bardzo podobna do innych, z chropowatymi obszarami i gładkimi kolcami lodowych pyłowych odłamków. Kometa została odkryta przez astronoma amatora Gennadija Borisowa, dlatego otrzymała nazwę kometa Borisow. Gratulacje! Naukowcy szybko potwierdzili, że przybyła do nas spoza naszego Układu Słonecznego. A to coś z pewnością było entuzjastycznym turystą. Podróżowało z zawrotną prędkością około 177 tysięcy km na godzinę. To wystarczająco szybko, aby okrążyć Ziemię 4 razy w ciągu zaledwie jednej godziny. Ta wizyta była fascynująca z kilku powodów. Większość komet w naszym Układzie Słonecznym pochodzi z pasa Kuipera lub obłoku Oorta. Pas Kuipera to obszar przestrzeni kosmicznej poza orbitą Neptuna. Jest jak duży, odległy pierścień wokół Słońca wypełniony wieloma małymi lodowymi obiektami. Wszystkie z nich to starożytne pozostałości z czasów, gdy nasz Układ Słoneczny był jeszcze bardzo młody.
Obłok Oorta jest znacznie dalej. Jest jak gigantyczna bańka wokół Układu Słonecznego, również wypełniona superstarymi lodowymi obiektami. Większość komet długookresowych pochodzi właśnie stamtąd. Ale skąd pochodzi kometa Borisow? Wciąż nie mamy pewności. Naukowcy twierdzą, że prawdopodobnie uformowała się w innym układzie gwiezdnym, który może być młodszy lub starszy od naszego Układu Słonecznego. Byłoby dziwne, gdyby istniała trzecia opcja. Tak czy inaczej, mogła zostać wyrzucona ze swojego macierzystego układu, podobnie jak Oumuamua. Chociaż kometa Borisow jest zbyt mała, aby utrzymać własną atmosferę podczas zbliżania się do Słońca, wytworzyła komę. Koma to zabawna nazwa tego pięknego, świecącego obłoku gazu i pyłu, który otacza jądro komety. Powstaje, gdy ciepło Słońca powoduje parowanie lodu komety, uwalniając pył i gaz w przestrzeń kosmiczną. Ta była bardziej przyjazna niż Oumuamua i dała nam więcej czasu na jej zbadanie. W rezultacie dowiedzieliśmy się więcej o jej fajnych, unikalnych cechach. Na przykład nigdy nie wchodziła w interakcję z inną gwiazdą. Niestety, kometa Borisow również musiała odejść. Teraz jest na ścieżce, która zabierze ją z powrotem w przestrzeń międzygwiezdną. Jednak jest jeszcze wielu innych gości, o których być może słyszeliście. Wielka kometa 1996 roku. Tak nazywaliśmy kometę Hyakutake. Została również nazwana na cześć astronoma, który ją odkrył, Yuji Hyakutake. Pięknym zbiegiem okoliczności stało się to w noc sylwestrową. 25 marca 1996 roku to coś przeleciało niewiarygodnie blisko Ziemi. Tylko około 0,1 jednostki astronomicznej, nieco dalej niż Księżyc. Przeleciała nad biegunem północnym. Było to jedno z najbliższych spotkań z kometą w ciągu 200 lat. Była widoczna na całym świecie, a na niebie wyglądała bardzo jasno i pięknie, rozciągając się szeroko. I nie pozostała tylko na jedną noc. Stawała się coraz bardziej widoczna w marcu, będąc jednym z najjaśniejszych obiektów na nocnym niebie pod koniec miesiąca. Kometa w pełni wyblakła dopiero pod koniec maja. Jest to kometa długookresowa, co oznacza, że jej orbitowanie wokół Słońca trwa setki lat. Ostatni raz odwiedziła Słońce około 17 tysięcy lat temu, a teraz jej okres orbitalny wzrósł do 70 tysięcy lat. Ale nie denerwujmy się, są inne komety, które rozjaśnią nasze dni i noce. Poza tym niektóre obiekty kosmiczne wolą pozostać w pobliżu na dłużej. Jest taka asteroida o wielosylabowej nazwie, której wymówienie przekracza moje możliwości. Nazwa ta w języku hawajskim oznacza psotny jowisz. Na szczęście naukowcy zlitowali się nad nami i nazwali ją BZ. Jest to mała asteroida o średnicy zaledwie około 2,9 km. Z nazwy można się domyślić, że dzieli orbitę z jowiszem. Jest jednak pewien fajny haczyk. Asteroida porusza się w przeciwnym kierunku, co znane jest jako orbita wsteczna. Niezwykła asteroida została odkryta w listopadzie 2014 roku. Krąży wokół Słońca przez około 11 lat i 8 miesięcy, czasami przechodząc wewnątrz i na zewnątrz orbity Jowisza. Jest tak od co najmniej miliona lat i pozostanie tak jeszcze przez około milion. Ale dlaczego porusza się tak nietypowo? BZ może być międzygwiezdnym imigrantem. Być może minęła nasz Układ Słoneczny około 4 do 5 miliardów lat temu, mniej więcej w czasie, gdy Słońce dopiero się formowało. Następnie została złapana przez grawitację, ale zachowała swoją przeciwną orbitę. A może pochodzi z obłoku Oorta? W takim razie może mieć swoją dziwną orbitę od tajemniczej planety 9, hipotetycznej planety, która być może istnieje w naszym Układzie Słonecznym daleko poza Neptunem. W każdym razie asteroida ta daje nam lepszy wgląd w historię Układu Słonecznego i sposób, w jaki materiały organiczne mogą podróżować do nas z kosmosu. W dowolnym momencie w naszym Układzie Słonecznym znajdują się tysiące obiektów pochodzących z kosmosu. Ale czasami mamy szczęście i uczą nas one wiele o przestrzeni międzygwiezdnej.